Siemanko widzowie, witam was w kolejnym, o Jezu, materiale. Zostawcie lajka, suba, dzwonę, myślę, że wam się odcinek spodoba. A my co, dosiadamy Duster 60. Oczywiście, zobaczcie jak pięknie trybi sobie. I będziemy dzisiaj siać, oczywiście wpadliście do Bartasza już z suporem i BTK Shop, będzie mi miło. I co, lecę sobie, nagrywam właśnie drugi odcinek. No i co, jadę zaczepić siewnik. No i pierwsze prace polowe jakieś się zaczynają, nie? Tam tych odcinków siewów, tam ze dwa chociaż będą, nie? Myślę. Dobra. Otworzymy sobie drzwiczki, bo ino na razie to nie wiem co, jak będę robił. Dobra. Na tyłu pełna pizda za przeproszeniem i rura, jak to mówią. O, o. Teraz się nastawić. No zobaczymy, czekajcie. O, jest, dobra, jest kit. Nie przyhaczę. O, znaczniki działają, widzowie. I tu sobie, widzowie, zasiemy jęczmień. Także już sobie ustawię jęczmień. Ale się napełnia, Boże, popatrzcie sobie. Dobra, rozkładamy znacznik i rurę. Może rura superowa, jak ja będę, o. Coś takiego trzeba siać i no i będzie okej. Okay. Że elegancko sobie ciśniemy, oczywiście nagrywkami bożymi, bo to ino trzeba. A zobaczcie ile odcinków. Co Boże. Dobra, tam poprzecznie kiedyś się na koniec, jak tu mówią, zrobi. Tutaj takie zacienione coś to miejsce. A dobra. A potem płot tu jest, dobra. Już wiem czemu. Dobra. Mam dalej jęczmień ustawiony? Mam. No także to jest pierwsze pole. Tych pól dużo nie mamy. Ale będzie ok, także. Też może postaram się kukurydzę w tym roku zasiać na jakimś kawałku. Będzie spoko. No i siejemy oczywiście. No
robota stygnie, jak to mówią. Oczywiście opór możemy załączyć, co wy chcecie. Możemy oporowo oczywiście robić, mi tam bez różnicy w sumie. O, siewnik tam się podniósł. Tylko, że ja nie chcę przekaczyć ino w te stodołę. Kurwa, muszę tej kamery się uczyć zmieniać, bo inna mnie to wkurza. Dobra, mamy 5 minut materiału już. Oby to leciało jak najszybciej. No i co, no ja lubię nagrywać dla was materiały. Wy lubicie oglądać je. Jest git, nie? Według mnie. Jak dużo będzie wyświetleń robiło, to to mi się będzie podobać, nie? Oczywiście. To my dzisiaj chyba kilkanaście pól obracimy, jak tak będzie dalej. Co tak późno ten siewnik opuszcza się? Uj, dobra, zrobiliśmy najwyżej będzie więcej poprzeczniaków, nie? Moja stopa, muszę powiedzieć, mi tak boli, że to hit, nie? No i zaraz, od razu po tych nagrywkach, teraz to nagrywam, to od razu te materiały idą na YouTube'a. Także... Jeszcze oporowo będzie. Ała! Ale ja się cieszę, że ta seria w sumie wróciła, bo... Wam się ona podobała, robiła piękne wyświetlenia, tylko jak ja przestałem ją nagrywać, to tego i oczywiście no się cieszę, że będzie tu kontynuacja dalej na tym rolnickowie, bo tu jeszcze tyle rzeczy można porobić, ale niestety, znaczy ale musimy się rozwinąć od nowa na nowym jakby tym nowych utrudnieniach, czyli na modzie season, oczywiście gramy, jak ktoś nie wie. Skąd mam te pory roku, czemu te liście na drzewach są takie, bo to jest mod season po prostu. No i gramy na sezonie, nie? Czyli oporowy season, można powiedzieć, będzie. Bo ja pierwszy raz na sezonie gram, nie? Znaczy no nie pierwszy, ale ten, taki pierwszy raz będę miał serię ze seasonem, nie? Jak mówiłem, no oblecimy dzisiaj te kawałki, zobaczcie, no. Ten kawałek to jeszcze polecimy na jeden, no. Dzisiaj. Jeszcze kombajnu też w ogóle nie mam, ale to będzie odcinek osobno. Jakieś tam kombajnu myślę, że... A w sumie się sami zobaczycie, co będzie tu kupowane. No i piękna robota idzie, nie? Jeszcze miniaturek nie ma nawet porobionych, co najlepsze. No właśnie trzeba zrobić jakąś. Myślę, że jeszcze jaką? Albo nie. Mi się nawet ciepło jest w tym naszym kniem, jakie to jest dokładnie pora roku, ale... Jakaś tam jest, nie? O! I może taka miniaturka będzie spoczko. Ale będzie miniatura. Jeszcze pewnie muszę miniaturkę na... ten zrobić, ale to patrzcie jak to się robi fajniutko. O, nie będę miał już dwie miniaturki na materiał, są także.
nie muszę martwić o to, czy będę miał i czy mi nie zabraknie, nie? Najpierw osiejemy te pola blisko, później na jakimś tam kolejnym odcinku osiejemy te dalsze pola. Myślę, że to już na raz wezmę. No a jak? Ja na raz nie wezmę. No trochę to tekstura się to tam pomało, ale... Jakoś tam się robi. No czemu ta klapka mi się poszła otwarła? Jednak to takie poprzeczniaki. Aha. Bo siewnik się nawet ten zapchał w turu. Rura oczywiście. No i teraz chyba z tym się pokazują, bo ja patrzę te 60, nie wiem, że mnie to nie pochodzi. Dobra, będzie jedno pole już posiane, widzicie, aż się tam poprawę, czyli małe zrobimy. Aj, gitara, dobra. Teraz zmieniamy na pszeniczkę. Będziemy siać łoporowo pszenicę, jak to mówię. Oczywiście na pole wam bardzo te znane. Także nie zasiłasz tak pole. O, pięknie, mam serduszko. A dobra. Ognia, ognia, ognia. Na pewno jest ta pieprzona. No prawda. No i dobra, ciemy pszenicę, kolejną pole.
sobie robimy. Ze względu, że jak to u was po tej majówce się czujecie ogólnie i takie inne, jak to mówią. Jak już mi głosuje, widzę też to lato przychodzi, to będzie idealnie. Dobra, lecimy, widzicie widzowie, jak kapitalnie sobie lecimy minut 60, kurwa, polską kini po 60. Bailando, Wanibios, Watios, Cina Bada, Bailando, Wanibios, Watios. I pełna pizda za przeproszeniem. Rura, 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 musi jebać. Dun, dun, du, du, du. Ale będzie piękny screen na fotki na Discordzie, które mają tego pana. Materiał. To pole całe zasiemy i no, dopiero będzie kończyć. Jak to robi? Dobra. Dobrze, jeszcze jeden przejazd z osób, to tam to poprawię i no będzie very much, very, very, very good. I mamy dwa pola, nie? Zostały właśnie tylko ziemniaki posadzić w ciągu góry zakazać. Ale na kolejnym odcinku właśnie może przyjedzie właśnie ziom kukurydzy może. Kto wie? Dobra. Chciałem dotknąć
się na tej stopy, bo tak faktycznie nie boli, że... No i dobra, ja wam dziękuję za oglądanie tego jak i przepięknego materiału. Widzimy się na kolejnym. Na razie, cześć!